Policjanci z Komendy Powiatowej od kilku miesięcy prowadzą akcję pieszy. W sezonie jesiennym przybiera ona na sile. Policjanci starają się eliminować zagrożenie, które stwarzają nieostrożni piesi. Zgorzeleccy policjanci od wielu miesięcy prowadzą już akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. W ostatnich dniach w ramach tej akcji zostały przeprowadzone kolejne działania skierowane na pieszych. Przede wszystkim chodziło o eliminowanie wykroczeń popełnianych przez pieszych, jak również też eliminowanie wykroczeń popełnianych przez kierujących względem pieszych. W zaledwie kilka godzin funkcjonariusze z zgorzeleckiej drogówki zatrzymali kilkudziesięciu pieszych, którzy nie stosowali się do przepisów ruchu drogowego. Najczęstszym przewinieniem popełnianym przez pieszych, najczęstszym wykroczeniem jest przechodzenie w miejscu niedozwolonym, jak również niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Nagminne jest przechodzenie przez pieszych na czerwonym świetle. Ta akcja ma na celu uświadomienie pieszym, że w starciu samochodem szanse przeżycia pieszego, jeżeli auto porusza się z prędkością 50 km/h, są minimalne. Musimy też pamiętać, że w okresie jesienno-zimowym o używaniu elementów odblaskowych. To, że my widzimy nadjeżdżający pojazd, to nie znaczy, że kierujący tym pojazdem widzi nas. Musimy też pamiętać, że przy prędkości około 50 km/h droga hamowania wynosi aż 30 metrów. Myślę, że zastosowanie takich elementów odblaskowych zdecydowanie ułatwi zarówno kierującym zauważenie pieszego, jak i pieszy poprawi w ten sposób swoje bezpieczeństwo. Policjanci apelują do pieszych o rozwagę, bo za przechodzenie na czerwonym świetle bądź w miejscu niedozwolonym można dostać mandat nawet 250-złotowy.